Hej, Luza z tej strony Dolera i witam was w kolejnej grze, jaką jest GTA The Lost and Diamond, gdzie wcielamy się Johnego, Jimmy'ego, jakoś tak, i bawimy się w gang motocyklistów. Oczywiście to są te dodatki z GTA 4, czy raczej poboczne historie, które opowiadają o całym tym losach tych diamentów, o którym się cała ta fabuła opiera. Więc można powiedzieć, że pierwszy zaczynamy właśnie od motocyklistów, a skończymy po balandze w dyskotekach. A jak jesteś jeszcze nowy na kanale i mnie nie znasz, to jeszcze tak na sam początek powiem, bo w sumie na początku zawsze rzadko to robię, a powinienem. To, żebyś polajkował ten film oraz żebyś dał suba, by być na bieżąco z materiałami oraz żebyś mógł mnie lepiej poznać. I tak, to jest dość ciekawostka, że w ogóle na sam początek robię takie wprowadzenie, ale wiadomo, tu trochę to trwa, ten początek, ten całe wprowadzenie, więc nie chciałem zostawiać was na samym początku tak trochę bez słowa, taką o co chodzi, taką tajemnicą, więc tak, wiem, trochę wycinek już jest, ale nieważne. Po prostu naciskam start, oglądamy, jak gra pozwoli nam już się poruszać, no to się wtedy z tym nie zobaczymy, bo wtedy już będzie co komentować. A więc nie przedłużam, zaczynamy, start! Hold on, little buddy. Come on, guys. Come on, let's go. Man. Let's go. Keep it up. I'm gonna push you down these stairs. Yeah, get him. Come on, watch out. Watch out. I got a man in a chair. All right, everybody, come on. Break it up. Let's go. You understand what probation means? Yes, sir. It means that if you continue down that same path, you'll be locked up and calling some cellmate daddy within a month. Yes, sir. If I had it my way, we wouldn't waste our time. You'd be inside already. Mr. Gray has made great progress. His share on willfulness was one of the most powerful things I've ever heard. I believe in this man. Let's hope you don't live to regret that faith. God works in mysterious ways. In this case, seems God is downright perverse. But I'll leave the salvation to you gentlemen. You stay out of trouble. Yes, Daddy. Excuse me? Yes, sir. Remember, it's a disease. I know, Chad, I know. It's a disease. Meetings every day.
call you if I feel the need to use. Pray. I pray. In fact, I'm praying right now. You're very willful. Was very willful, Chad. Was very willful. I've changed. And you know what, Chad? You changed me. Gentlemen, shall we get the fuck out of here? Hey, stay in touch. Yo. Here you go. It's about time. Home sweet home. No, no to już mamy. Wyciągnęliśmy, znaczy przyjechaliśmy po tego naszego prezesa. Z tego co tak pamiętam z dawnych czasów, gdzieś tam też pogrywałem tą część. No to jest jakby brat nasz, jego. I tak, na sam początek jeszcze zapomniałem wam dodać, że mam pół z polszczyny. Czemu? Bo sobie dałem nowego patcha. Sorry, że tak trochę lamię, ale z jednej strony skupiam się, by nie czerżnąć w ogóle tutaj żadną ulicę, żeby jechać spokojnie, więc patrzę na mapę. Już kit z tym, że się w ogóle nie skupiam na tym, co oni tam gadają. Ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że niestety, ale musiałem wgrać ręcznie spolszczenie, dlatego są napisy polskie, a wszelkie jakieś tam wspomagacze, te poradniki, co wyskakują, czy ogólnie menu gry jest po angielsku. No niestety prawdziwy tam patch ze spolszczeniem już nie działa na ten najnowszy patch, który usprawnia sprawność całej gry, jak i tam możliwości graficzne i tak dalej. No teraz zapomniałem, że oni jadą za mną. Teraz się już nie będziecie odzywać, panowie! Teraz wam cały czas przerywałem i teraz jak już nie mam nic do powiedzenia, to wy też się unęliście. Dobra, dojeżdżamy do naszej kryjóweczki i cyk. O ja, teraz sam się cieszę, zobaczymy co tam będzie. Johnny, what's going on? Not much, Bill. Usual stuff. We missed you, Bill. So, aching for a fucking drink here. Amiguito. Come on, just pour a willy wet back. Boys? Salute, you motherfuckers. Salute. Okay, oh, another round for you. Goddamn right. Yummy. So, Johnny boy, where's my bike? You know where it is. Let me rephrase the question. Where the fuck is my bike and where the fuck haven't you got it back for me? Because you know where it is. Are you deaf? Give me that whiskey. Are you fucking deaf? No. Then answer the goddamn question. Why the fuck haven't you got it back for me, friend brother? One word. Business. Like I told you when you were in there. Or were you so busy playing holier than thou, you started believing your own bullshit? Oh, forgive me. You know, I've had a complicated few weeks. I can only imagine, Bill. Shut up, Brian. Liberty City. You know, coming off heroin's kind of hard. I think I acquired this touch of amnesia. What business is more important, Mr. 1980s yuppie big shot, than your best friend's bike when he's close to getting a 15-year stretch? The business that pays his lawyer's fees. The business that puts food on all of our tables. The business that we are all in while you're out pretending to be saved. Get my bike! What am I, your fucking dog? I told you you should have gotten back. You told me. You told me. You don't tell me shit, you little fuck. Listen, Billy. They were pissed and they had a reason. Your bike chopped that girl's leg off. You put Joe John's nephew in a coma. The deadbeats kept the bike. And we needed the money. He needed some balls. Some fucking heart. Something. I can't believe I'm hearing this shit. I can't believe I'm hearing this. After everything we did for you. Paid your rehab. Paid your lawyer's fees. Paid your rent. Paid everything. Shit, we set stuff up for you. We do well, man, but it's time to be smart. You're right, you're right. No, you're right. You know what I'm gonna do? I'm gonna run right out and buy a condo, get a mortgage, 401k, then fold that over into an IRA and a CD. What the fuck, man? Be smart, you be smart, you fucking chump. You're ridiculous. Have you got a healthcare plan? Come on, Johnny, let's just get his bike. Come on. Well, on your head be it. It always is. It's called leadership.
shit meaning something. Yeah, and your shit means a lot, man. Come on. Johnny! Yeah? Wait, come here. Listen, man. I'll open up right now. You saw that shit I had to go through, right? It was really frustrating. Fucked up shit. Craziness, right? Okay, so I'm a little pissed off and I've been a bit of a prick lately. Come on, man. You and Angus built that bike for me? That's gotta stand for something. Yeah, you're right, brother. I'm gonna go get it. And you know what? Peace and prosperity be damned. Peace and prosperity be damned, my brother. You are my brother, Johnny. Always. Let's go! Czyli miałem rację. O, on jednak jedzie z nami. Dobra, spoko. Gdzie my mamy w ogóle jechać po tą? O, ciepierun. Tak daleko? Okej, okay, no trudno, no co mamy zrobić? Szlak, to chyba musimy zadzwonić po... Dobra, nie wiem, kto tam kieruje, kurde, a jaka zgraja za nami jedzie. Dobra, ja się może skupię na drodze, żeby znowu nic nie uderzyć. W zasadzie to ja jeszcze nic nie uderzyłem. Jeszcze. Ale pomijając sam fakt, że nasz braciszek jednak trochę tutaj jednak kurzony, bo motorku nie odzyskaliśmy wcześniej. Nikt o tym nie myślał, tak jak to Johnny mówił. Czy jakby nie patrzeć, na początku dobrze się zorientowałem, że on się nazywa Johnny. You've been missing me all that time I spent sharing and caring and rehab. To na jakimś odwyku był, okej. Johnny, you can do some of the trust exercises they got in there. I'm gonna blindfold you when we get back. All you gotta do is fall over and trust that your brothers are gonna catch you. Can you do that? You boys will be too drunk to catch VD, let alone 230 pounds of rapidly approaching middle age. Technically, you are 230 pounds of Jewish. Gdzie mi się pchacie? Ej, pilnujcie swego pasa. Religion, Billy. Religion. I gave up with faith. Johnny the Jew, Clevitz the He. Good to be here, man. Good to fucking be here. What's your problem? Nothing, man. I'm the leader of the chapter again, Johnny. And you're just another brother. Can you handle it? As long as you run the chapter right, we can all handle it. I'll run it the way it needs to be run. Same as the three guys before me did, same as I'm doing now. Really? Feels kind of different. Before, all we cared about was having fun, brothers, getting shit-faced. Screw you, you get in our way, you're gonna get your teeth kicked in. Thank you for sharing. And now what's it feel like to you, Jonathan? Feels like knocking heads is a full-time job. Maybe if we stop doing it for a minute, we'd look around and realize that the fun ended a long time ago. Yeah? Well, I signed up to be a brother for life, you ungrateful fuck. If you're in the loft for the good times only, fair weather weekends and the careways, then you ain't in the loft. You get me? Chill out, man. I just hope when we decide to take a break, to slow down, that it's still an option on the table. W ogóle ciekawi mnie to, że w tej części, jakby, znaczy w tej opowieści, w tej wersji gry, całe jakby Liberty City jest tak szaro przedstawione. Może dlatego, że nie wiem. No w sumie spójrzcie na samą mapę, ona jest taka porysowana, zaniedbana. To co, to cały klimat też się tu zmienił? Chyba, że on jest tylko na początku ten klimacik, nie wiem. Dawno nie grałem, więc ciężko stwierdzić. Wiem tylko... Wow, 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 okej. Wiem tylko, że te części mają mało misji, chyba 25. Jakoś tak, wiem, że dużo ich nie ma, więc raczej dużo odcinków z nich nie będzie. W miarę postaram się ogarnąć je jak najszybciej, zanim stracę swój cenny czas do nagrywania i potem już nie będzie takie hop-siup codziennie filmików ze stu i tyle. Dobra, jesteśmy na miejscu. Ten gdzieś tam puknął. Dobra, hej! Pretty boy! Hey! Where's the bike? Oh, it's good to see you too, tough guys. What bike are you talking about exactly? You know what we're talking about? Billy's bike! Billy's bike? Jesus, man. It's been a long time. I thought he was dead. What's he wanted for? To sell for crack, right? Hey? Shut up. Listen, you know how it is. Things passed hands. Parts been changed up. Hard to say if that chopper's even around anymore. Sorry, boy. You will be, my friend. You will be. Hey! Good to see you, Bill. Man, I thought you was dead. Jim, start up the bike. Whoa! Hold on. Oh, wait! Please, please! No, 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 no! Where is
is my bike! Speak, you ugly fuck! Okay, listen. The Angels of Death took it to that place in Northwood. What the fucking Angels of Death? Thank you. Yes. Thank you! Auć. Nie powinny się zabierać nie swoich rzeczy. W sumie tam się zabrali, ale to się mówi od razu. Masz za swoje, kurde. Chciałeś go kłamać. Oni nie są tacy cierpliwi, wyrozumiali. Ja musimy pewnie na drugi koniec mapy jechać. You could do with a stretch in the joint. Might harden you up. Whatever. What about an eye for an eye and all that shit? You should have been the one making that guy pay for holding out. Enough with that shit. We got more things to worry about than respect and stupid kids. Sure, I keep this cool. Keep business afloat or we're fucked. You just don't get it, do you? This is what it's about. This. Not that money shit. We're in it to stick it to all those yuppies and hippies and motherfucking deadbeats. Give me a stiff drink, some hard drugs, the road and my chopper, that's all I need. Maybe an occasional bit of a hole. Wouldn't be a man if I didn't need that now, would I? How's Ashley, by the way? She's single? What about your brothers, man? Ain't you in it for the lost? Everything I do is about the lost. I don't exist without my brother, without you. If you don't get that, then you don't get nothing, John boy. Sad state of affairs. Yeah, well, it's some tough love you're showing them. O, już się zamknęli, dobra. No i tak, chyba dojeżdżamy na miejsce, czy nie? Mi się coś wydaje, że to będzie gdzieś w tych hangarach, no bo gdzie indziej może być gang? No jasne, że w takich miejscach. To jest chyba wysypisko, nieważne, ale jedźmy odebrać. Aha, ledwo co przyjeżdżamy i już się zaczyna wielką rozpierdzieluchą. O, nawet są zmienione te znaczki. No, 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 nieźle. Co to jest za... Aha, tylko tą mamy popierdółkę. O, ty, po polsku nagle mi wyskoczyło, dobra, nieźle. Ja wiem, jak używać myszki. Pomijają, to jest niby dodatek, ale tak czy siak to jest tak samo traktowane, jakby to była ta, no. Nowa część gry, więc tak czy siak, kurde, temu po plecach, ten nic. Tak czy siak, jak już mówiłem, wszystko to jest jakby takie prowadzenie? Tak, bo wcześniej było przecież... Kto jeszcze żyje? Ten? Nie, tamten. Myj. Ten shotgun jest do dupy, kurde, bo on tak strasznie rozpryskuje, on nie ma głównego celu, dlatego, kurde, nie mogę go od razu zabić. Muszę dość blisko podchodzić, żeby... Okej, okay, beczka była tu niespodziewana. Myk ci, dobra, odpadli. Odebrałeś ten motor? Chyba tak, nie wiem. Aha, tak, jednak odzyskał motor. To on co? Ta, tu jedzie, a my mamy co za nim jechać? Tuż za nim? Czekaj, bo jak jedziemy, to ja zresetuję kamerkę, żeby nie było, że mi w czasie jazdy zniknie. Dobra, to już możemy jechać. Jeszcze tylko ustawię. Myk. Poruszając się w grupie z Willem, pojawi się Embryon Cult Lost. Emblem. Ale gdzie, że się pojawi? O co? Aha. Takie coś. Czyli to jest jakby moja miejscówka, gdzie ja mam się utrzymać. No wiesz, ciężko, bo muszę ciągle naciskać dół, puszczać i nie, bo jak nie, to przyspieszam, ale tak to znowu zwalniam. A szkoda chyba jest okej, bo cały już mi nie wyskakuje. A z ciekawości powiem szczerze, a oddalę się. Oddalę się, żeby się to wyświetliło. O, tak, wyświetliło się. Ciekawe bajery zrobili. Gdzie mi się, kurde, łysy pchasz? Ty mi nie gruź. No. Aha, i to jeszcze się tak nabiało, zaznacza, że jestem odpowiedni na dobrym terenie jazdy, czy jakoś tak, no po prostu jakaś taka strefa. I co, i wrócimy sobie spokojnie teraz do baru. No kurde, przecież jestem koło tego. Zbyszek, nie zasłaniaj mi, kurde. Ja muszę być tu, aha, czyli jest to 1, 2, 2, 1? Czy jak? Nie, no ja wiem, że ja mam jechać pomiędzy nimi chyba tutaj, tak? Jakoś tak. Ja hamuję. Kurde, skubany. Kurde, jak przyspieszył nagle, kurde, nie dajesz mi szans.
A teraz nagle hamuje, no... Chłopie, weź się ci zdecyduj, ja mam cię doganiać, czy co? Ja nie jestem dobrym kierowcą, jeśli chodzi o motor, a akurat to jest gang z motocyklistami. Demyt. Jup, te auta, kierowców, bo ja myślałem, że oni skręcać będą. Oni jadą prosto. Tak, znowu. Wrong. Hey Billy, how's it feel to be on the old bike, man? Like when your wife is screwing the name. Jak ty możesz z takiej odległości z nim gadać? Tak, GTA. To jest cała ta ich... Siedziba, no sobie byśmy mieli tak czas, żeby sobie to pooglądać. Okay, Bill. Got your bike. Take what you gotta take, drink what you gotta drink, fuck what you gotta fuck. I don't care. Kill who you gotta kill, but get it out of your system. Hmm. And when you do, give me a call and we'll get back to business. You're not my PO, brother. Remember who the head of this chapter is. I do, man. Trust me. Tell me, do you still have Ashley's phone number? Why don't you give her a call for me? Tell her I'm inside getting all sorts of fucked up, and that I would really like, I mean, we, meaning all of us, would love some hole. Okej, więc mamy już lokal. Wow, nie no, pięknie się prezentuje. Ciekawe, czy to jest tylko bar, czy jak? Nie, no zaraz wejdziemy do środka i to obczają, jak to wygląda. Aha. To ten mówił coś kurde o lasce, żeby ją puknąć, a kurde sami mają w klatce jedną. Nie mogą jej wypuścić, ją wziąć? Hello? Chyba proste, no tam jest bar, tu jest to czy mieszanina. O, może siłować się na rękę ze swoimi kumplami. Ciekawe. Wiem, że w GTA Online coś takiego też jest. Teraz się w tym bawiłem. Więc stąd się to wzięło. Popatrzcie, jak kasą rzucają. Ja się w kartach. Nie dzięki, ja tam kartów nie gram. Nie zapomnij o szacunku dla poległych pobratańców? Pobratnim? Jakiś grubasek wąsaty gdzieś tutaj zeszedł. Nie no, wyborne łóżko, to jest piękne. Idealne. Zapisz grę, kiedy się spać, w świecie gry upłynie wtedy ileś tam minut. Telewizję obejrzeć najnowsze wiadomości. Normalnie dokładnie taki sam telewizor, jak kiedyś Roman miał w mieszkaniu. Mogę nawet z komputera komputerowego korzystać. Żadnego, to jedyna taka maszyna w Liberty City. Czesny, klasyczny motor sześciowym silnikiem, coś tam z dwoma wolnymi. Pełny potrzebuje z motocykli do jego wykonywania innych prostów. Parkingu przed lokalem można zachować dowolne pojazdy. O, czyli auta, motory. Spoko. Jakiś nobek sobie tu zaparkował. Ty, wąd mi stąd. Chyba, że to jeden znasz. Jeśli stracisz swój motocykl, zawiń do lokalu, a on załatwi ci nowy. Okej, dobra rzecz. Tak, bo jak gang losu, to zbytnio autem nie możemy. Teraz dostarczy ci pluwy. Nie wiem, czemu myślałem, że tam pisze sprawy, ale dobra. Czy on jest coś jakby w rodzaju Jane Coopa, który też miał po taniości magazyny w aucie. Dobra, ładuj, daj już mi tą swobodną grę. O, i mamy jakiś wzrost gangu? Te wyświetlenia nad radarem pokazują, jak bardzo zatwierdzony w twoim boju są inni członkowie twojego gangu. Twojego gangu są tym silniejsi, im szybciej, haha. Czyli tym częściej z nimi robię misje, tym oni są silniejsi i tak dalej. Jeśli korzystasz, zaginiesz w czasie wykonywania misji, zostanie zastąpiony nowy członek gangu Los. Aha, czyli jak jeden zginie, to się drugi pojawi. Tu mamy jakąś nową misję, ale szczerze mówiąc, kończymy na dzisiaj. A teraz może dzwonić do Jima. Coś tam, aktywa telefon. Co, że mam do niego jednak zadzwonić? Jaki telefonek? Jim tam był, nie? Broń. Broń, ale rzutki picia, te same bajery. No tak jak mówiłem, to jest takie wprowadzenie. W sumie miałem nawet kamizelkę, teraz zauważyłem. Okej, okay. Trochę pozmieniam, mamy tylko jedną broń i to jeszcze taką dziadowską, nieważne. Jak w środku wygląda? Poza muzyką, którą kurde by się przydało wycieńczyć. O, nikt nie tańczy. Mamy barek, billard, siłowanie się i pokerek, tak? Okej.
O, Jimmy dzwoni. Hey Jim, what's up? Same old bullshit, Johnny. Can you come and meet me on Aspidin over an actor? All right, brother. I'll be there. No i spoko, mamy tego tam Jimmy'ego, tutaj mamy te B, czy chyba naszego bracika. Więc z tym się zajmiemy na następnym odcinku. Bo ustaliłem sobie taki ten, że jednak odcinki będą max do 30 minut, a że już nie ma nic, no to chyba nie opłaca mi się brać kolejnej misji. Więc po prostu jeśli ten odcinek Ci się spodobał, to daj lajka, jeśli jesteś nowy na kanale, to daj suba, by być na bieżąco z materiałami oraz żebyś mógł mnie lepiej poznać. Ja już się z Wami żegnam i do następnego odcinka, hej!